Kiełbasa krakowska ma swoje miejsce w polskiej historii. Kiełbasa wytwarzana była już od XIX wieku w galicyjskim Krakowie, a jej popularność utrzymuje się do dzisiaj. Jest nawet wpisana do Europejskiego Systemu Ochrony Produktów Regionalnych i Tradycyjnych. Kiełbasę krakowską można spotkać w różnych wersjach, bardziej i mniej trwałych. Jednak chyba najbardziej popularną jest krakowska podsuszana. Jest to kiełbasa grubo rozdrobniona, wędzona i pieczona, a następnie podsuszana. I dzisiaj pokażę Wam, jak możecie samemu wykonać właśnie taką kiełbasę. O niebo lepszą od tych typowych kiełbas z marketów. Dodatkowo porównamy sobie, która opcja jest lepsza. Z parzeniem czy z dopiekaniem na koniec. Jak zwykle dokładna lista składników i przepis w formie tekstowej znajdziecie u mnie na stronie. Link w opisie pod filmem. Do wykonania krakowskiej będziemy potrzebować kilka rodzajów mięsa. I będzie to mięso pierwszej klasy, czyli chudego mięsa bez tłuszczu i ścięgien. Ja użyłem mięsa z łopatki i mięsa z szynki. Do tego mięsa klasy drugiej, czyli takiego mięsa bardziej tłustego i bez ścięgien. Ja w tym przypadku użyłem podgardla wieprzowego i mięsa z golonki, czyli klasy trzeciej, która jest bardziej ścięgnista i tak posłuży nam jako taki klej. Zaczynamy od podzielenia mięsa na klasy. Łopatka, która ma w sobie kilka klas, wymaga trochę pracy. Dokładnie oddzielamy część chudą, która powinna wyglądać mniej więcej tak, czyli bez tłuszczu, bez błonek, czyste mięsko. Do osobnej miski wrzucam klasę drugą, czyli mięso z kawałkami tłuszczu, a do trzeciej miski idą wszystkie wycinki z błonkami i ścięgnami. I tak robimy z całym mięsem z łopatki. Pozostałą część klasy pierwszej pozyskałem z szynki. Tutaj jest już nieco łatwiej, bo jak widzicie, ta część szynki jest chuda sama w sobie. Większość to jeden mięsień. I tak samo jak w przypadku łopatki, spokojnie klasyfikuję sobie mięso z szynki. Do pozyskania mięsa klasy drugiej w większości użyłem podgardla wieprzowego. No i tych wycinek z łopatki. Używając podgardla pamiętamy, aby dokładnie je sobie oczyścić. Wycinamy skórę i z drugiej strony musimy pamiętać, aby powycinać wszystkie gruczoły. Oczyszczone podgardle kroimy w kostkę i do michy. Następnie wykrajam mięso z golonki jako klasa trzecia, która jest bardziej ścięgnista i ma w sobie dużo tak zwanego kleju, który tutaj zespoi nam całą kiełbasę. No i finalnie mamy trzy klasy mięsa. Po przygotowaniu mięsa pora na zmielenie każdej z klasy i zapeklowanie. Klasa pierwsza, czyli ta najczystsza, nie będzie w ogóle mielona. Ja pokroiłem ją w kostkę, taką od 1 do 3 cm. W kiełbasie krakowskiej muszą być widoczne piękne, duże kawałki mięsa. Kolejną, drugą klasę już zmieliłem. Użyłem do tego sitka 7 mm i trzecia klasa będzie mielona na najdrobniejszym sitku, najlepiej 2,5-3 mm. Ja niestety gdzieś zapodziałem swoje i po prostu zmieliłem je na trochę większym oczku trzykrotnie. Tak też w razie czego można zrobić. Tą klasę mielimy drobno, aby puściła jak najwięcej kleju, dzięki czemu nasza kiełbasa będzie mocno zwarta. Pora na peklowanie. Używam 18 g na kilogram mięsa peklosoli. Przeliczam dokładne ilości i dodaję do każdej klasy. Dokładnie mieszam i odstawiam do lodówki na noc, aby wszystko się ładnie zapeklowało. I tutaj warto pamiętać, że aby mięso się dobrze zapeklowało, no musimy utrzymywać taką temperaturę około 5 stopni, no najlepiej 5 stopni Celsjusza. Mięso ładnie się zapeklowało, więc zabieramy się za robotę. Przed nadziewaniem przygotowałem sobie osłonki. Do nadziewania użyję osłonek białkowych o średnicy 6,5 cm. Pociąłem je sobie na paski odpowiedniej długości i wrzuciłem do ciepłej wody na 30 minut, aby się namoczyły. Przed tym są po prostu suche jak papier i no ciężko byłoby ich użyć. W międzyczasie pora na przyprawienie mięsa. Mięso przyprawiam pieprzem,
2 gramy na kilogram mięsa, suszonym czosnkiem 1 gram na kilogram mięsa, gałką muszkatołową około 0,5 grama na kilogram mięsa, no i na koniec odrobina cukru, też 1 gram na kilogram mięsa. No i wszystko dokładnie mieszam. Podczas mieszania trzeciej klasy dodaję jeszcze 30 gramów wody na kilogram mięsa i po wymieszaniu mięsa z przyprawami łączę te klasy wszystkie w całość. I dokładnie mieszam, żeby każda klasa się połączyła ze sobą. Wymieszane mięso odstawiam na kilkanaście minut i w międzyczasie przygotowałem sobie osłonki. Wcześniej namoczone osłonki trzeba z jednej strony zawiązać mniej więcej w ten sposób, że robimy pętelkę i zaciskamy na końcówce osłonki. Następnie z jednego końca sznurka robimy drugą pętelkę i ponownie przekładamy przez osłonkę, no i zaciskamy. Osłonki są gotowe, to pora na nadziewanie kiełbas. Kiełbasę nadziewamy ściśle, bo powinna ona być twarda i zbita. Dlatego warto mocno związać sobie końcówki, żeby wam się nie stało coś takiego jak mi, bo później trzeba wszystko poprawiać i wiązać na nowo. Po nabiciu kiełbas wiążemy drugi koniec, dociskamy je i można ewentualnie dokręcić tak, aby kiełbasa była twarda w dotyku, żeby później nam się nie rozlatywała podczas krojenia. Związujemy mocno sznurkiem i gotowe. I do jednej z nich wkładam termometr, aby wiedzieć, kiedy temperatura wewnątrz osiągnie 68 stopni. Kiełbasę wędziłem około 3 godzin w temperaturze 55 stopni. I dla testu dwie z tych kiełbas po wędzeniu dopiekłem właśnie do tej temperatury, a jedną wyciągnąłem wcześniej i sparzę, a efekty porównam na koniec. Ok, i tak wyglądają dwie po lewej dopiekane do 68 stopni wewnątrz i po prawej po wędzeniu sparzona do tej samej temperatury. Teraz odstawiam je w temperaturze pokojowej do wystudzenia, a następnie przez 7 dni będzie sobie obsychała. I tutaj muszę się uzbroić w cierpliwość. Także do zobaczenia za tydzień. Minęło 7 dni i wszystkie 3 krakowskie ładnie sobie obeschły. Pierwsza po prawej była parzona pod koniec, a te dwie po lewej dopiekane. I najpierw je sobie zważę. Widać, że straciły jakieś 35-40% swojej masy, także fajnie wyschły. Teraz pora sprawdzić, jak wyglądają w środku. I najpierw kiełbasa podpiekana. W przekroju wygląda super. Są dobrze widoczne duże kawałki mięsa i tutaj widoczna jest dziura, ale tym się nie mam co przejmować, bo to jest po sądzie od termometra. No i porównam sobie jeszcze z drugą kiełbasą, która była na koniec parzona. Na pierwszy rzut oka widać, że tak jakby mniej obeschła, ale to chyba dlatego, że podczas parzenia trochę soków i trochę tłuszczu dostało się pod osłonkę w tym miejscu. No ale po rozkrojeniu widać, że za bardzo się nie różni od tej podpiekanej, a w smaku identyczne. Obie są mega smaczne, dlatego naprawdę musicie sami spróbować ją sobie zrobić. Dajcie znać w komentarzach, jakie inne wyroby chcielibyście zobaczyć, a tymczasem ja uciekam i widzimy się za tydzień. Cześć!